Chopinowi Duda Gracz. Od dziś w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać nową wystawę czasową prac wybitnego malarza Jerzego Dudy Gracza. Składa się na nią około 100 dzieł. Wśród nich są obrazy olejne, akwarele, ale i sztandary. Paweł Jędrusik. Choć sam nie lubił, gdy określano go mianem artysty, to dziś jest uważany za jednego z najważniejszych polskich malarzy. Wystawa prac Jerzego Dudy Gracza jest poświęcona twórczości innego wybitnego Polaka, Fryderyka Chopina. Kuratorką wystawy jest córka malarza, Agata Duda Gracz. W Chopinie była tęsknota i w tacie była tęsknota. Za czasem, który minął, nie tym politycznym, ale chyba tym samoświadomościowym. Za momentem, kiedy jeszcze wierzył, że wszystko jest możliwe, że się da. Kiedy był tak pełen złudzeń. Mój tato był specyficznym rodzajem Piotrusia Pana. Na swój emocjonalny sposób, co mówił, nigdy nie dorosłem. To jest jedna, chyba właściwie największa wystawa, którą w tym roku realizuje Muzeum Śląskie w Katowicach. I mam nadzieję, a właściwie jestem przekonana, że ta wystawa będzie ważnym punktem na mapie kulturalnej nie tylko Katowic, Śląska, ale myślę, że i całego kraju. Wystawa potrwa do marca przyszłego roku.